na brak pracy nie narzekam, jeśli o to chodzi, więc że tak powiem, myślę, że tak, mam akurat teraz dużo zajęć i kolejne nowe projekty. Także myślę po prostu, że aktor w pewnym momencie powinien pójść w coś kolejnego, że aktor nie może przez lata grać tej samej roli, bo go to szufladkuje. I ja wyszłam z takiego założenia, że ta praca była fantastyczna, bardzo dużo mi dała i rozwojowo, i jakby też w osiąganiu gdzieś tam jakiejś popularności. Natomiast grałam to 4 lata i uznałam, że wystarczy, że teraz trzeba już zacząć widzą kojarzyć z kimś innym. Kiedy widz tak mocno identyfikuje aktora z rolą, to też reżyserowi jest trudniej później wyobrazić sobie, że widz może widzieć w tym aktorze kogoś innego. I widzowi też jest trudno zobaczyć w tym aktorze kogokolwiek innego. Dlatego uważam, że jeśli ma się taką możliwość albo się chce po prostu, bo nie każdy chce, niektórzy lubią to. Ja uznałam, że nie mogę być kojarzona tylko z tą postacią i że zagrałam, co miałam zagrać i chyba już też więcej nie wniosę do serialu i trzeba zrobić pole i miejsce innym. Więc myślę, że tak. Natomiast już też oczywiście plus jest taki, że pomijam, że coraz częściej mnie widzowie kojarzą z przyjaciółek, ale też już mówią do mnie po imieniu.